Mój mistrz, który słuchał kiedyś wykładów Tischnera, a Tischner Tatarkiewicza, opowiedział taką anegdotę. Skąd się wzięło greckie psyche? To jest onomatopeja. To jest wyraz, który po prostu przeciska się przez krtań. Anegdota brzmiała tak, no, sympatyczna, więc ją może opowiem. Sokrates przekładający się po Agorze szuka słowa, którym można by było nazwać istotę człowieka. No, widzi jakiegoś człowieka, który gdzieś tam majstruje w kominie. Spada i wydaje z siebie ostatnie psyche. Wcześniej było psyche w nim, aha, było, tak, z oddechem jest związane i teraz wyszło. I gdyby coś takiego pomyśleć, że właśnie słowa gdzieś tam u początków, my oczywiście tego nie wiemy, Derrida powie, że dochodzimy do jakiegoś muru tekstu i potem już jest czarna dziura po prostu, nie wiemy co. Ale wydaje mi się, prace językoznawców też na to wskazują, że język miał u swojego podłoża, u swoich początków, no to trochę Przybyszewskim zacznę pachnieć, jakieś prasłowo i tak dalej, ale miał u swoich początków takie somatyczne źródło.